Tam się mano, dzisiaj kolejny dzień z lupo. Lupo zostało uterenowione. Jak widać, zostało podniesione w górę jakieś 5 do 8 cm. No może 8 nie, ale z 5 na pewno. Chłodnica przeniesiona na górę, żeby już tam tamtej nie urwać. Aluski, jak widzicie, od sponsora, alufelgi, ale tylko 3. Powiedział, że jak pokażemy, jak to daje radę w terenie, dostaniemy 4. Chłodnica ładnie do góry jest umocowana z wentylatorem. Wentylator wszystko się kręci, wyciąga ciepło, także autko uterenowione, można śmigać w terenie. Tu został wspawany taki ładny profil, tu na dolną śrubę przykręcone i całość poszła jakieś 5 cm do góry, z drugiej strony mamy tak samo, a to już tam w terenie coś daje. Cyk na wodę. A mama. Tak wygląda sprężyna po przeróbce. Majster się postarał ładnie. Przyspawał jakieś stare koło pasowe. Jakby ktoś chciał takie sprężynki sportowe do swojego auta podwyższające, najlepiej do terenówki, piszcie komentarz, majster wam ogarnie, nie ma sprawy. Druga sprężyna została wzbogacona o rok od rozrządu. Też takie coś na sprzedaż, jakby ktoś był zainteresowany. Terenowe sprężyny tak wyglądają na aucie. Lift 2 cale, rasowa terenówka. A tak przebiega montaż dodatkowej chłodnicy. Tu jest pierwsza, pod spodem. A to jest druga. Płyn za hajs z YouTube'a, którego jeszcze nie dostajemy. Tak to się kończy latanie bez ciągarki w nocy. Jak widać, fotele z Bawary, wszystko jest podłączone w prądzie. Masaże, wszystko działa. E39 sponsor, maska, profesjonalnie przymocowane te fotele, jak widać. Nic się nie rusza, maska z Opla, pasy są, koń ciągnący jest. Maska gotowa do malowania. Co?
Asfalt przygotował maskę do malowania. Można walić podkładem.